Rzeszów uważał, że filmowiec i inżynier mają to samo zadanie, muszą po prostu wszystko dobrze obliczyć. I bardzo często właśnie ta precyzja, taka matematyczna precyzja tych filmów odbierała nieco im takiego artystycznego polotu, ale z drugiej strony to są chyba najbardziej precyzyjne takie filmy zbudowane. No i piękne zdjęcia Moskwy. Proszę Państwa, jeśli będziecie mieli Państwo ochotę, bo ja właściwie to dla Was wszystko. Chciałabym kiedyś puścić Państwu film Dżigi Wiertowa, Człowiek z kamerą. Tam są przepiękne takie nostalgiczne zdjęcia Moskwy. Być może kiedyś uda się to zrobić również z muzyką na żywo. Natomiast dzisiaj Państwo tylko liśniecie tego klimatu Moskwy, ponieważ tutaj tych zdjęć aż tak wiele nie ma. No i jeszcze z tych takich zasług może tego filmu to, że wydaje mi się, że to jest pierwsza parodia amerykańskiego kina sensacyjnego. Wyciągniemy od niego dolary. Kiedy w tym roku omawialiśmy kolejny przystanek, pan prezydent zasugerował i zaproponował, aby ten przystanek odbył się właśnie u państwa, aby odbył się w Nowej Hucie w Alei Róż. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się o jednej tylko śmierci, tę kochać chcę. Wszystkie nas dziewczynki.